R-Series Plus. Twoja instytucja może korzystać z defibrylatora R-Series Plus, nieco innego niż defibrylator R-Series pokazywany w tym filmie. Defibrylator R-Series Plus jest w pełni funkcjonalnym defibrylatorem ręcznym, który uruchamia się jako AED i można go przekształcić w defibrylator ręczny naciśnięciem jednego lub dwóch przycisków, w zależności od konfiguracji. Opcje wyboru trybu to włącz i wyłącz. Aby rozpocząć, należy włączyć urządzenie R-Series Plus. Defibrylator podświetli litery AED. Defibrylator R-Series Plus będzie teraz działać jako AED, podając podpowiedzi i informacje zwrotne, w tym analizę rytmu serca i informację zwrotną RKO. Należy postępować zgodnie ze wskazówkami wizualnych i dźwiękowych alarmów. Defibrylator będzie analizował rytm serca pacjenta. Jeżeli wykryty zostanie rytm serca podatny na defibrylację, urządzenie naładuje się i poleci nacisnąć przycisk impulsu. Przed rozpoczęciem defibrylacji pacjenta otoczenie musi być bezpieczne. Aby wybrać tryb ręczny, należy nacisnąć przycisk trybu ręcznego w lewym dolnym rogu. W zależności od ustawień w danej instytucji konieczne może być naciśnięcie potwierdzenia. W trybie ręcznym defibrylator R-Series Plus ma te same funkcje co defibrylator R-Series ALS. Gdy defibrylator R-Series Plus jest w trybie ręcznym, tryb Pacer pojawia się jako opcja wyboru trybu. W defibrylatorze R-Series Plus nie ma pozycji wyboru trybu monitor lub defibr. Monitorowanie lub defibrylację należy wykonać z przełącznikiem trybu w pozycji włącz. Przesunięcie przełącznika trybu na Pacer powoduje otwarcie drzwi stymulatora. Zaawansowane funkcje monitorowania takie jak pulsoksymetria, NIBP i pomiar końcowo-wydechowego stężenia CO2 pojawią się, gdy R-Series Plus jest w trybie ręcznym.